Abrakadabra, to Czary i Magia. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z LEGO... O Boże, z LEGO, Jezus Maria, Wojtku, ogarnij dupę! Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Wojtek i miło mi was gościć w kolejnym odcinku z Minecrafta Harry Potter. Tak, wiem, jestem, wróciłem, dzień dobry. Z nowym nastawieniem, z nową energią, z nowym podejściem, może tym samym, ale z lepszą energią niż... przez ostatni tydzień. Wiem, że bardzo dużo odcinka, długo odcinka nie było, ale naprawdę konieczny był mi odpoczynek. Natomiast mam wielką nadzieję, że już wracamy do żywych i będzie wszystko fajnie. Tylko dlaczego mi tak grafik suje? Niech mi ktoś teraz wytłumaczy, bo ja nie wiem. O, chyba się załadowała. No dobra, moi drodzy, słuchajcie, jesteśmy w Ministerstwie Magii. Jeżeli dobrze pamiętacie, w poprzednim odcinku nauczyliśmy się bodajże zaklęcia teleportacji, apparition... Tak, tylko że dalej nie wiem, jak się tego używa. Czy wiem, jak się tego używa? Chyba nie wiem, jak się tego używa. Nie wiem, jak się tego używa. Albo jestem ułom. Chyba jestem ułom. Albo tu się nie da? Co tu się wydarza? Halo, różdżko. Nie mogę się tu teleportować. Mam... nie mogę. Nie mogę. Dobra, nieważne, słuchajcie. Teraz też takie małe informacje. To jest Bombarda Maxima? Chyba tak. A co to jest za zaklęcie? Ja w ogóle... Aha, Ververto. Dobra, czaję. Nie, Wojtku, co ty robisz? Ja się nie odnajdę. Kochajcie mnie, nie odnajdę się, naprawdę. Dobra, jesteśmy w Ministerstwie Magii po ukończeniu zadania z teleportacją. Więc musimy odnaleźć śmierciożerców i z tego co widzę jesteśmy w Ministerstwie Magii, w tym Instytucie Spraw Magiczno-Tajemniczych, cokolwiek. Więc tutaj będzie chyba czekać na nas walka ze śmierciożercami. What? Defeat three waves of enemies? O nie. Dlaczego? Ja jestem po długiej przerwie. Jezus, jak to jest głośno, poczekajcie, bo tu mi się coś chyba... pozmieniało, poustawiało, jest tragicznie głośno. No dobra, nie wiem czego w sumie pokonałem. Ła, dziabnął mnie! Który to? Aha, bo oni się będą teleportować, no tak, zapomniałem. Dobra, ale o kurde. O, widzę, że we mnie rzucają Avadą Kedavrą. Patrzcie, jak próbują. Dziady jedna. Ja oczywiście nie umiem strzelać, bo to przecież... Ała! Ja pierdykam! Halo! Nie wolno tak! To boli! Jezus, ile ich się tu zrobiło? Dobra, ała! Znowu mnie... Kurde! Bombarda! Bombarda! Rzuć tą bombardą! A nie mam mocy. Okej, okay, dobra, super, zaraz umrę. Czekajcie, napijmy się tego. Bombarda! Dobrze. Tylko wiecie co? Tu się bardzo ciężko jednak przełącza zaklęcia i musimy na to koniecznie bardzo dosyć uważać. I my musimy takie trzy fale, słuchajcie, zrobić. To nie będzie łatwe. Natomiast już widzę, że należy ich zdecydowanie kajtować i to tak porządnie. W sensie mam tutaj oczywiście na myśli, jeżeli ktoś nie zna takiego... Ała! Powiedzmy, żargonu gamingowego, kajtowanie, no to oczywiście wiadomo, standardowo bijesz, uciekasz, bijesz, uciekasz! Bijesz, uciekasz, bijesz, uciekasz, a właściwie najlepiej to cały czas uciekasz i cały czas bijesz. Dobra, ale my, moi drodzy, i tak za bardzo tutaj nie mamy wyjścia, musimy krążyć naprawdę w kółko i czekać, aż nam się zregeneruje moc, bo nie mamy oczywiście podkill, a skąd ich tu jest do cholery tyle? Dobra, dostał. No właściwie bardziej chyba się po prostu przeteleportował, więc niestety nie ma tutaj też za bardzo żadnej studzienki, w której moglibyśmy się zrobić. O Boże, trafiłem z tak daleka, jak dobrze. O, tu mi jakiś koleś w ogóle mignął przed oczyma. Ała, dostałem Avadą Kedavrą, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Dobra, trzech z ośmiu zabiliśmy dopiero. Oni się sami też zabijają. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale strzelili sami w siebie. Dobra. 7 z 8? To jeszcze jeden gdzieś tu jest. Nie mówcie mi... O, coś tu jest. Pakuneczek. Co,
Coś zebrałem. Nie, wróć do gry! Halo! Dlaczego? Dostał. Wave complete. Tylko co z tego, jak zaraz przyleci kolejny wave, bo musimy, słuchajcie, trzy takie wave'y. Ja mam pewne niestety przypuszczenie, że każdy z nich będzie miał jeszcze większą liczbę przeciwników. 10. Dementory. Nie, to nie są dementory. To są po prostu duchy. Dobra. To tutaj myślę, że chyba... O, tu jest jedno i drugie. Kurde. Czyli widzę, że są... Ała, no kurde, koleś, nie od tyłu to nie widać, nie wolno. Oho, tu idzie kolejny. No wiecie co, może byśmy tak poczekali, aż oni wszyscy będą jakby w jednym momencie. Chociaż ja myślę, że te duchy chyba najprościej będzie w pierwszej kolejności zestrzelić. Chociaż nie ukrywam, że walnąłbym im bombardą. Tylko, że problem polega na tym, że przełączanie tych zaklęć jest tutaj niestety troszeczkę trudne. I nie jest ono tak łatwe, jakbym tego chciał. Jak widzicie, też staram się chodzić tak troszeczkę do tyłu, tylko że widzę, że to i tak mi w sumie dużo tutaj nie daje. Natomiast drętwota to jest chyba najlepsze zaklęcie, bo nie dość, że taką dobrą sprawę nie zabiera nam zbyt dużo naszej cennej many, to oni też aż tak na szczęście mocno nie biją. Nie mamy już. Nie wiem, ile mam jeszcze Potion of Magicka, natomiast wiecie co, już widzę, że... Kurde, no nie! O, zabili się sami nawzajem, bardzo dobrze. Dobra, tutaj też trzeba uważać, bo oni po jednym uderzeniu z reguły się gdzieś teleportują, kurde, typy. I oni bardzo często lubią tak jakby od tyłu nas zachodzić. Dobra, jest 4 z 10 dopiero, więc domyślam się, że następna fala będzie miała jeszcze więcej. Ała! Patrzcie, no! Co za typ! Do widzenia. No ha, no i kurde, mi tu z góry schodzą. Dlaczego? Nie wolno tak robić. O, o, o! Słyszałem kolejny... Nie? Dobra, wydawało mi się chyba. Osiem z 10. Dobrze, że nie 1 z 10. Nie za bardzo ich tu widzę, ale... O Jezus, F. Dobra, widzę też, że są te paczuszki, ale myślę, że te paczuszki to my będziemy sobie ewentualnie potem pozbieramy. A... Tu jest... O! Nie mówcie mi. Serio? Jestem takim ułomem? Jeszcze zaraz się okaże, że z drugiej strony będzie leczące. Nie, jest magia, dobra. No dobra, ale jest 9 z 10 i... Nie widzę nowego kolegi, którego moglibyśmy tutaj sobie zbombardować w jakikolwiek sposób. Tu jest bombarda. Nie wiem, gdzie się kolega zgubił. Ale gdzieś się chyba zgubił definitywnie. Dobra, to ja sobie pozbieram pakunki, skoro tutaj nikogo nie ma. Skoro tak się bawimy. Tylko, że z drugiej strony to nam troszeczkę tak jakby... A wiecie co? Może się zdarzyć też tak, że oni się zabili wzajemnie i mi to nie zaliczyło. O, coś było. A jak wejdę w to... Chociaż nie, bo to się z reguły kończyło śmiercią. No i co teraz? Spróbuję. Umarłem. No, czyli nawet widzę to odwzorowanie, ale wiecie co? Jeśli mam być szczery, to chyba lepsza śmierć w tym miejscu, aniżeli mielibyśmy się bawić w to na... Chociaż dalej jest 9 na 10, czyli teoretycznie nam się zrobił checkpoint, no ale co mi z tego, jeżeli tu nikogo nie ma? To jak ja mam to zrobić? Skoro mam defeat waves.
A musimy na pewno czekać do momentu, aż otworzy nam się tutaj to przejście, ale zobaczcie, tutaj naprawdę nikogo więcej nie ma. A zaczekajcie, a spróbujmy użyć może teleportacji. Czy jestem w stanie użyć teleportacji tam na górę? Nie, no nie mogę tej jej nigdzie tu użyć. A to się F robiło. No dobra, ale jestem tutaj na górze i to mi tak na dobrą sprawę też nic nie da, bo zobaczcie, tutaj nigdzie nikogo nie ma. Więc ja nie wiem, czy ja coś popsułem. Ja mam pewne, tak jak mówię, podejrzenie, że oni się tutaj po prostu zabili nawzajem. I coś się wytworzyło złego, niedobrego, bo zobaczcie, naprawdę nie ma tutaj nikogo. A nie, to jest, co to było? A to jest Ferverto. Czekajcie, weźmy jeszcze raz tą teleportację. I no. Nie rozumiem. Nie działa to! Dlaczego? O, teraz. Idziemy tu na górę. Tylko, że co mi to, to mi nic nie daje, że tu ja tu w lewej wejdę, bo nie mamy kurde przeciwnika. Ja pierkur, no zepsułem sobie rozgrywkę, no. Co my mamy teraz zrobić? Jest mi ktoś w stanie, słuchajcie, wytłumaczyć, co ja mogę teraz zrobić, bo nie wiem, nie mogę tego ani zresetować. Umarcie nasze też nam nic nie daje, bo oni jakby... Fuck. Nie ma tu jakiegoś przycisku, reset. Nie mówcie mi, że to jest ten typ. Nie, no tu już nie mogę wrócić. No ale tu był jeden. A może on wróci teraz się, bo się tepnie tutaj, co? No niestety, kwestia tego... O! Spadaj na drzewo! Czyli to był jednak on, czyli on się tam skitrał, kurde! Dobra, trzeci wave. I wydaje mi się, wiecie co, że będziemy kajcić mocno bombardą. Tak chyba będzie najlepiej. Będziemy czekać po prostu, że ona się zrobi i będziemy po prostu uciekać w kółko, aż oni nas tutaj po prostu... W większej grupie, wiecie o co chodzi. Będzie chyba... Po prostu prościej. 12, czyli rośnie po 2. To dobrze, ale z bombardą też sobie myślę, że dosyć dobrze tutaj poradzimy. Plus jest taki, że oczywiście bombarda Maxima daje nam obrażenia obszarowe. Więc jak oni się tak wszyscy w jednym miejscu... Ach, spierdzieliłem. Jakim cu... A ty cwaniaku, ty! Oj. Dobra, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Dobra, zregenerujemy sobie manę. Całe szczęście, że zauważyłem, że to są te kurde dzbany na górze, bo... byłby problem. Dobra, na razie cały czas jest 2 z 12. Z 12. Chociaż wiecie co? Jak patrząc na to z perspektywy rzucanych przeze mnie zaklęć i czasu jej regeneracji, to wydaje mi się chyba, że jednak drętwota będzie lepszym rozwiązaniem. Dlatego, że my możemy sobie po prostu tutaj podchodzić, klikać i cały czas możemy w nich nawalać. A nie jak bombarda, że musimy czekać. No nie sądzicie, że to jest chyba lepsze rozwiązanie? W ogóle, wiem, że dawno nie było odcinka, ja wam tylko przypominam, że poprzednie odcinki do piątku nagrywałem w poniedziałek, w sobotę, w weekend, więc miałem nagrane wszystko na tydzień, więc wszystkie komentarze, o Jezus, jakiś wader mi wjeżdża, więc wszystkie komentarze, które wy mi pisaliście w ciągu tam zeszłego tygodnia, niestety nie ogarnąłem, a ważna sprawa jest taka, że pisaliście mi odnośnie tego, że tu się może troszeczkę mi popierdzielić fabuła i rzeczy, które ja muszę zrobić. Mam nadzieję, że nie.
Więc jestem bardzo ciekaw po prostu, jak nam to wszystko tutaj, że tak powiem, wyjdzie. Mam nadzieję, że się nic nie popierdzieli. Ale będę starać się oczywiście robić wszystko to na tyle, ile mogę. Czyli tak jak będziemy gdzieś coś widzieć, to będę robić. Dobra, gdzie jest kolejny? Tu jest. Dobra, 10. Ty się zawiesiłeś chyba, ale do widzenia. Dobra, został ostatni. Pytanie. Czy ten ostatni również się zawiesił tak jak tamci? Czy gdzieś tu jednak będzie? Bo znowu zostało, patrzcie, jak nie wiem sami, czy zauważyliście, znowu został jeden osobnik i ja go tutaj nigdzie nie widzę, więc chyba wrócimy sobie w tamto miejsce. Bo on się może tu gdzieś kampić jednak. Oczywiście, że tak, patrzcie. Dobra, udało się. Oho. Panowie z ministerstwa przyszli. Twykros? Nie za bardzo, jak już wam mówiłem wcześniej, nie za bardzo czaję angielskich nazw, jeżeli chodzi o... A, dobra, to jest ten koleś od teleportacji, teraz dopiero zajarzyłem. The Mystery and Dumbledore Analysis... Travel back to Ministry of Magic Main Hall. Yes. Czyli słuchajcie, nauczyliśmy się wszystkich dostępnych zaklęć, jakie są dla nas. W chwili obecnej będziemy musieli, wydaje mi się, że chyba udać się i porozmawiać, tak mi się przynajmniej wydaje, z ministrem magii. Go to the headmaster office. A to nie, to będziemy musieli wrócić do Hogwartu. Dobrze, ale wiecie co, ja myślę, że my ministerstwo możemy sobie zostawić troszeczkę na później. W sumie może teraz byśmy się skupili na misjach pobocznych, bo pisaliście mi o tym, żebym za to się tak zabierał i starał się ich robić jak najwięcej, bo potem mogę gdzieś tam po części sfiksować i tak dalej. W związku z tym, otwórzmy mapę maruderów. I tak, wróćmy do Hogwartu, ale może zanim, słuchajcie, wrócimy do Hogwartu... jak tu się cofało? No, nie chcę, chcę cofnąć. Widzicie, ja już nie pamiętam. Nie pograłem, no ponad tydzień nie pograłem. I już nie pamiętam, jak się cofa. A, kontrolem, dobra. Może tak, może słuchajcie, wróćmy do Hogsmeade i byśmy sobie zobaczyli, co ewentualnie jest w Hogsmeade jeszcze do zrobienia. Także nie Hogsmeade Station, o jest. Nie to. Wiem, gdzie będzie naprawdę nieogarnięty odcinek. Pamiętajcie o tym, to jestem ja i on na pewno będzie nieogarnięty, to już mogę wam od razu powiedzieć. Wydaje mi się, że chyba na naszej stacji jako tako żadnych tutaj dodatkowych rzeczy nie będzie, więc w takim razie mapa maruderów, Huntsfotów, Hogsmeade i oczywiście Hogsmeade Entrance. Zobaczymy, co tutaj będzie. Nie wiem, czy możemy dostać się do wrzeszczącej chaty albo coś w tym stylu, więc dobrze byłoby tutaj przejść się po okolicy. Bo tak, wydaje mi się, że my chyba tutaj zadania zrobiliśmy wszystkie. A nie, nie zrobiliśmy wszystkich. Jeszcze jest chyba zadanie dla... Luny. Aha, tylko że to jest to zadanie... Dobra, lecimy do rezydencji Lovegoodów, bo to jest w sumie to zadanie, które też mieliśmy zrobić i to było i tutaj, i w Hogwarcie. Więc, Talk to Xenophilius Lovegood. Dzień dobry. Ładnie tu. W ogóle widzę, że wszystko jest naprawdę tak ładnie odwzorowane, że naprawdę szacun. Czy ja tu coś widziałem ciekawego? A wiecie co? Wydaje mi się chyba, że mogę użyć zaklęcia teleportacji, prawda? Tylko nie za bardzo... Mam, słuchajcie, bardzo duży problem z tym, że to zaklęcie teleportacji nie działa tak, jakbym ja tego chciał. Czyli tak troszeczkę dziwnie mi się tą myszką tutaj operuje, żeby to w ogóle włączyć albo to wyłączyć. Natomiast czy ja jestem w stanie teleportować się na przykład tam? Nie, czyli...
Czyli mamy, jak sami widzicie, pewnego rodzaju zasięg, do którego możemy się tepnąć. Natomiast nie możemy się tepnąć wszędzie. O, widzicie? I tu już teoretycznie mogę tylko tutaj na ziemię. No dobra, to i tak nie jest źle. Dobra, przerzućmy się na drętwotę. Z Luną to nam nic nie pomoże, więc wejdźmy do środka. Ten domek troszeczkę mały jest, ale ja mam pewne podejrzenia, że my chyba będziemy się już powolutku zabawiać w horcruxy. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby tak było. Dlaczego ja tak wolno tutaj się poruszam? Czy ja tu mogę wejść? Nie, nie mogę. Boże, myślałem, że tutaj jest jakieś ukryte przejście albo coś w ten deseń. Aha, bo tu są pajęczyny. Okej, dobra, i ona nas blokuje. No dobra, zejdźmy może na dół w pierwszej kolejności. Przeszperajmy piwnicę u Lovegoodów. Aha, czyli to jest wyjście. Wow, nawet zrobili takie wyjście, patrzcie, piwnica. Fajne, fajne, fajne. No dobra, tylko pytanie, czy u nich w piwnicy będzie coś, jakiś sekret, coś ukrytego? Nie wydaje mi się, żeby tutaj cokolwiek było, więc z tego co widzę, piwnica jest raczej na lajcie póki co. No dobra, wejdźmy do góry porozmawiać z Xenophiliusem, Lovegoodem. Jest, a nawet podobny. Nawet podobny. Tylko w pierwszej kolejności jest wiedź... O, proszę bardzo, dzień dobry, mamy skrzyneczkę. Karta czarodziejów, sympatycznie. Więc słuchajcie, myślę, że zanim z nim pogadamy, to my sobie tutaj troszeczkę jednak to ich mieszkanko posprawdzamy, bo mam pewne podejrzenie, że może być tu jeszcze ewentualnie jakiś znicz albo jakaś inna fajna rzecz gdzieś schowana. Kurczę, jak oni tu wszystko napchali w jedno miejsce, ale ma to swój klimat po części. No, mówiłem, że będzie znicz, dzień dobry. Tu jest kolejna sypialnia, tu są jeszcze jakieś ukryte drzwi. O, okej. No dobra, ale wydaje mi się, że tu chyba już nic nie ma. Czyli udało nam się tak na dobrą sprawę ogarnąć wszystko, więc myślę, że możemy porozmawiać z Xenophiliusem. Dzień dobry. No dobra, wiemy, że jesteś Lovegoodem. Luna said you're looking for Nurgles. O, czyli wydaje mi się chyba, że dostaniemy te okulary takie, żebyśmy widzieli te nargule. Put the... Now go to the windmill, look for clues. Nargule... Okej. Jak już mówiłem wcześniej, nie za bardzo wiem, jak to przetłumaczyć, wiecie, na zasadzie takiej, że... Ale wydaje mi się chyba, że nargule... Nargule? Tak mi się wydaje, że chyba na polskim też to były po prostu nargule, tak mi się wydaje, ale... Nie jestem jakoś mega pewny. No dobra, natomiast zobaczmy nasz ekwipunek, bo mam pewne podejrzenie, że my musimy założyć te okulary. Są. Spectre spec. Możemy je założyć? Equip. Nie wiem, czy będę coś więcej widział, no ale dobra, idziemy do Windmill, tylko że ja go tutaj na razie nie widzę, ale mam wrażenie, że gdzieś się zaraz nam pojawi zapewne. W sumie mogłem użyć teleportacji, ale... Nie lubię jej używać. Ale mam... O, patrzcie. Jest windmill. Ale... Nie. To jest dom Weasleyów? To jest dom Weasleyów! Nie za bardzo wiem, jak bardzo jak daleko musimy się poruszać, żeby... znaleźć ten windmill. W sumie też wiecie co, nie sprawdziłem, czy on nam czasem nie dał jakiejś możliwości przeteleportowania się, cokolwiek. Natomiast moim zdaniem to jest dom Weasleyów, Nora. Kurna, zaryzykuję, ale spróbuję się, będę używać teleportacji. O! Zatrybiło. Oczywiście, że to jest Nora, The Barrow. No dobra, ale to nam w sumie i tak tutaj nic więcej nie pomoże, bo... Tam jest, jest windmill, słuchajcie, tam na górze, widzicie? Szkoda, że ta teleportacja tak, ale... Przynajmniej wiecie co, daje nam to gdzieś tam jednak taki...
może nie jakoś taki bardzo duży, ale dosyć fajne takie pole właśnie do teleportowania się tutaj wszędzie. Więc nieźle, dobra, wyłączę to coś, bo zaraz zwariuję po prostu. Natomiast jesteśmy, jest windmill, czyli młyn. O, i jest też znicz na dzień dobry. Hello. No okej. Okay. Dobra, dzień dobry. Mam założone te okulary w razie czego. Report your finding to Xenophilus Lovegood. Ale ja tu nic nie znalazłem? Mam już dziwna sprawa, naprawdę dziwna sprawa, ale dobra. Teraz tak. The Wizard World. Czy ja mogę się tutaj teleportować do domu? Patrzcie, możemy się teleportować tak na dobrą sprawę wszędzie, gdzie chcemy. Lovegood Residence. Yes, chcemy. No dobra, chodźmy do Xenophiliusa i z nim pogadajmy. Zobaczymy, co on nam da za informację w ogóle, bo... Jakoś tak weird. Well, did you see anything? No oczywiście, że nie widziałem. So that's why... Aha, The Quibbler, czyli to jest ten ich dziennik. Ja naprawdę, słuchajcie, wylatuje mi totalnie z głowy po polsku, jak to wszystko było w książce. I think please take a gift, a token of my time, thanks. Aha, czyli dostaliśmy coś od niego. Ale zadanie zostało ukończone, czyli quest complete. Nie wiem bardzo tylko, co od niego dostaliśmy, więc... Aha, i mamy znowu zadanie go to the headmaster office, ale... Słuchajcie, wydaje mi się, że jeżeli jesteśmy już tutaj, to dobrze byłoby pokombinować troszeczkę z Weasleyami, bo w sumie już tu jesteśmy, a Auron i tak prosił nas o to, żebyśmy mu pomogli. Chyba nawet z nim o tym gadaliśmy jako tako, więc myślę, że możemy tutaj sobie co nieco pomyśleć na ten temat. Ale ja mam pewne też przypuszczenie, że tutaj te ścieżki i to wszystko jest troszeczkę bardziej dalej gdzieś rozwinięte i może być tak, że będzie gdzieś więcej jakichś innych tutaj domostw. Wiem na pewno, że jest rezydencja Malfoyów. To mogę wam powiedzieć już od razu, bo nawet na zwiastunie było to widać. Także może być ciekawie. Tu jest garaż, widzę, ale do niego nie wejdziemy. No dobra, jest ten. Arthur. Can I... Coś mnie bije. Dlaczego mnie żaba bije? Ty wstręciucho. Patrzcie, następna. Jak się na mnie rzucają w ogóle? Trzy żaby? Nie za dużo? Cztery? O Boże. Czekajcie. Do widzenia. Aha, musimy poczekać, aż nam się naładuje. Ale zobaczcie, są też różnokolorowe te żaby. Jest ich sporo. Za dużo ich tutaj. Szkoda, że nie mam żadnej peleryny i niewitki, bo... Patrzcie, one cały czas wychodzą. Ale w ogóle, jak można bez modu dodać żaby? Nie rozumiem tego. No i patrzcie... Nie, no one w huku... Dobra, pogadajmy z nim. No i zaraz się pewnie nie dowiem. Okej, dobra, mamy zadanie, że musimy udać się do Londynu i przynieść mu jakieś konkretne rzeczy. Dobra, okej, panie Weasley. My wiemy o tym doskonale, że pana satysfakcjonują takie rzeczy Mugoli, o tym wiemy doskonale, ale ja wejdę sobie do nory, bo te żaby są po prostu wściekłe. Masakra. No, nora widzę jak z filmu, a właściwie chyba bardziej przypomina mi to drugą część, jeżeli pamiętacie, bo ułożenie jest mniej więcej bardzo podobne. Tutaj pamiętacie, wchodzili Weasleyowie, George z Harrym i całą resztą, potem był ten zegar. A, tu jest wyjście, to nie wychodzimy. Tutaj... O, Molly! 9¾, czy tam przekątną chcemy, na przekątną. Jest jeszcze, widzę, wejście na górę, tu jest wyjście do ogrodu, ale oczywiście z nory nie wychodzimy, bo nie. Po prostu. Tutaj są, widzę, pokoje. Nie za bardzo wiem kogo, ale jest znicz. Także dzień dobry, wzięliśmy znicza kolejnego. Sympatycznie. Patrzcie, nawet udamy z łasiczką mają, słuchajcie, no się powodzi. Tu jest, widzę, toaleta. Miło mi. O!
O, tu są takie dwa przejścia, ale ktoś, kurczę, słuchajcie, naprawdę ludzie, którzy to tworzyli, tą mapę całą i to wszystko, to naprawdę, to jest tak wszystko po prostu porozplanowywane elegancko, że wow, naprawdę zazdroszczę, po prostu zazdroszczę, bo pomimo tego, że umówmy się, no ja jakoś tak źle też w Minecrafcie nie buduję, ale naprawdę to, co się widzi tutaj, to jest takie na zasadzie, naprawdę to tak można? Wiecie, o co chodzi? No kurde, elegancko. Jeszcze wiecie, bawić się też w każdą swoją teksturę i we wszystko, to też już jest w ogóle... Wow. Dobra, jesteśmy u nich na dachu. Tam są drzwi, to widziałem. Dobra, tu jest chyba najwyżej położone miejsce u nich. Także słuchajcie, w następnym odcinku... O, jest kolejny znicz. Także moi drodzy, na pewno wybierzemy się do Londynu w następnym odcinku. To mogę wam już powiedzieć teraz, więc tutaj na pewno możecie się tego spodziewać. I myślę, że właśnie chyba będziemy teraz robić głównie misje poboczne, więc jeżeli ktoś z was mniej więcej, a wiem, że bardzo duże grono z was gra, byłbym wam wdzięczny za informacje odnośnie tego, gdzie ewentualnie powinienem się udać, gdzie jeszcze czekają na mnie jakieś misje. Możecie nawet dać mi informacje z mapy Huntsfotów, to postaram się po prostu w danej okolicy coś tam poszukać. Natomiast nie mam ochoty wychodzić z nory, naprawdę nie mam ochoty wychodzić z nory, zważywszy, że tam są te pieruńskie żaby, które próbują na każdym kroku mnie po prostu gdzieś pochłonąć. W każdym razie, słuchajcie, ja wam za dzisiaj bardzo, 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 ale to bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeśli tak, to pamiętajcie zostawić łapkę, komentarz, subskrypcję. Wpadnijcie też na wszystkie social media. Linki macie oczywiście w opisie do filmu. A my... Nie, jednak muszę wejść do nory, bo... Nie. Te żaby są tragiczne. Także słyszymy się już jutro, zapewne o godzinie 15. No i słyszymy się też w innych seriach. Także ja wam dziękuję i do usłyszenia w następnych odcinkach. Także trzymajcie się, cześć i pa! No i co? Film się skończył, ale to oczywiście nie koniec. Moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć więcej moich przygód w innych grach, skorzystajcie z tych dwóch odnośników, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, klikając mój awatar i zapraszam was też oczywiście na wszystkie social media, bo tam się bardzo, bardzo dużo dzieje. Także mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłych filmach. Trzymajcie się, cześć, pa, pa!